To się w ogóle już nagrywa. To się już nagrywa, tak. Dobrze, no myślę, księże Prołuszczu, że możemy sobie zadać takie pytanie. Dlaczego w ogóle, dlaczego Pan Jezus stał się dzieckiem? Oczywiście można to jakoś tak... No bo chciał. No właśnie, można to tak po prostu wytłumaczyć, ale jakby tak trochę zasięgnąć takim obrazem symbolicznym do tego, dlaczego On został dzieckiem, jak ksiądz myśli. No, w ogóle w kontekście dzisiejszej Ewangelii, to już jest ostatnia niedziela przed Bożym Narodzeniem. No właśnie. Uwaga, uwaga, napięcie rośnie. Archanioł Gabriel mówi do Maryi, oto poczniesz i porodzisz syna. Więc absolutnie już sam początek istnienia człowieka jest bardzo mocno podkreślony. To jest też zastanawiające, może właśnie w kontekście dzisiejszych wydarzeń, tych klimatów przeróżnych na świecie. Moc najwyższego osłoni cię cieniem. I to będzie niesamowite. Bo oczywiście my wszyscy, myśląc o sobie, o swoim życiu, ja jako dziecko to pamiętam, marzyło, co mi się marzyło. No, że ja będę, wiesz, jakiś, będę dorosły, będę silny, będę sprawny, będę różne rzeczy robił, będę sportowcem. No i dziecko, nie, tam dziecko to nieważne. Dorośli, oni mają władzę, panują nad nami. Tymczasem nie galopujmy tak bardzo do dorosłości. Popatrzmy na dzieciństwo. To jest to sugestia chyba ważna dla nas. No, dzieciństwo też jest z natury takie bezbronne, prawda? I może w tej bezbronności powinniśmy doszukiwać się też jakiegoś takiego symbolu, że Pan Jezus przychodzi do nas całkiem bezbronny i my tak naprawdę możemy zrobić z Nim, co chcemy. Prawda? My możemy Go przyjąć, możemy Go przytulić, przyjąć do swojego serca. On nas może rozczulić właśnie jako małe dziecko, jako noworodek. Ale możemy Go też porzucić, jak przecież wielokrotnie się też porzuca te dzieci, nie? I to od nas zależy, nie? Co z Nim zrobimy. Ta bezbronność Boża, ta Boża bezbronność, która staje się czymś wspaniałym finalnie. I do tej bezbronności dziecięcej Jezus bardzo często powraca później w nauczaniu. Jeśli się nie staniecie jako dzieci. Dziecko jest, co prawda, lekceważone, natomiast fakt, że człowiek dojrzewa od samego początku i najważniejsze rzeczy w człowieku kształtują się właśnie w okresie dzieciństwa. No, ileż razy słyszymy o tym, że jak ważna jest relacja do 4 roku życia rodziców, matki, ojca z dzieckiem, ona rzutuje później na całość. Myślę, że nawet właśnie tym bardziej, właśnie z tego powodu to Boże Narodzenie powinno naprowadzać ludzi, nas duszpasterzy, na docenianie duszpasterstwa dzieci, ale też i rodziców dorosłych, naprowadzać właśnie na ten fakt, że to, co najistotniejsze dla człowieka, kształtuje się w dzieciństwie. To nie tylko wiedza, ale właśnie relacje, cały klimat, uczenie się roli społecznej, to jest to niezmiernie ważne. Ale to, jak to dziecko dorasta, jest bardzo mocno zdeterminowane postawą rodziców, prawda? Tym, jak się zajmują rodzice dzieckiem. I myślę, że trochę podobnie jest z narodzinami Pana Jezusa w naszym sercu, nie? Bo On się przecież rodzi w każdym z nas. To nie jest tak, że doskonale o tym wiemy, że to było jakieś incydentalne wydarzenie w Betlejem 2000 lat temu, tylko te narodziny następują w sercu każdego człowieka, nie? I to od nas będzie zależało, jak my w pewien sposób będziemy kształtować Jezusa, nie chcę powiedzieć wychowywać, ale kształtować Jego obecność w naszych sercach, nie? I to, myślę, mamy ogromne zadanie, bardzo takie może nawet przewyższające czasami nasze jakieś zdolności czy nasze umiejętności. Wychowywać siebie do przyjęcia Jezusa. Bardzo ciekawe. Jeśli ksiądz mówi o tym odniesieniu rodziców do dzieci, przypomina mi się, jak w czasie rekolekcji małżeńskich, dla małżeństw, w którym towarzyszę, już szereg razy towarzyszyłem, jak małżeństwa podkreślają rolę przygotowywania się, przygotowania do
do zrodzenia dziecka, do poczęcia dziecka. Z jakim entuzjazmem ci ludzie opowiadają o tym, że to dziecko w ich życiu nie jest jakimś przypadkiem uniesień, szaleństwa miłosnego. Nie, to wszystko jest chciane. Bardzo często jest chciane, jest zaplanowane. Oni planują ten moment, kiedy dojdzie do poczęcia tego, już do poczęcia dziecka. Więc i naprawdę przysłuchiwałem się szereg razy temu i podziwiałem entuzjazm, podziwiałem miłość. Bo to jest też chyba kluczowa sprawa, jeśli mówimy o Bogu, który jest miłością. I On się rodzi, On przychodzi jako człowiek, staje pośród nas i chce być tak samo w nas. No to więc właśnie, jeśli to dzieciątko, to zaistnienie tego dzieciątka w jakiejś rodzinie jest otoczone od samego początku miłością, no to to jest najbardziej komfortowe i poczęcie, i później i całe rodzenie się do życia i później funkcjonowanie. No jest to bardzo interesujące, co ksiądz powiedział, ale no właśnie, to wszystko wynika ze świadomości, nie? To chcenie tego dziecka wynika z tego, że oni mają świadomość, na kogo czekają i kto za chwilę przyjdzie i czym, a w zasadzie to kim ten ktoś będzie, nie? Będzie owocem ich miłości, nie? Ale jeżeli jesteśmy też przy rodzicach, to często jak rozmawiam z różnymi rodzicami, to mówią, że jak przychodzi dziecko na świat, to wywraca ich życie do góry nogami o 180 stopni. Nie o takich kuriozalnych, prostych rzeczy, jak chowanie różnych kryształów, spółek, jak obijanie kauczukami różnych rogów, żeby sobie dziecko główki nie rozwaliło, poprzez takie już poważne rzeczy, jak nie wiem, zmiana miejsca zamieszkania, czy dostosowanie całego... Tak, czy z własnych pragnień też i marzeń, nie? Czyli generalnie no, dziecko wywraca trochę do góry nogami całe życie. I myślę, że to jest bardzo ciekawe, że Boże Narodzenie jest też może na końcu roku, żeby wywrócić nam życie do góry nogami, że może ten cały rok ktoś z nas przespał, może jakoś czasami zapominaliśmy o tym, co ważne. I Pan Jezus przychodzi, żeby wywrócić nam cały świat do góry nogami, ale w tym pozytywnym znaczeniu, nie? Żeby wywrócić, ale jednocześnie wszystko postawić na nogi. No, kiedy patrzymy na tych rodziców właśnie, którzy mają oto wywrócony świat do góry nogami i widzimy ich szczęście, umęczeni, utrudzeni, ale są szczęśliwi, no to właśnie, może to jest bardzo dobra myśl, może warto tak patrzeć na Boże Narodzenie i na to, co będzie za chwilę, bo nowy rok idzie, otwarcie nowe. No to co? No to w takim razie wywrócę swój świat. Ze względu na Jezusa wywrócę to, co poukładane tak bardzo według moich planów, moich ambicji, podporządkuję Jemu. No to czego możemy życzyć? Wywrócenia, prawda? Wywracajmy nasz świat do góry nogami, żeby było pięknie.